Dzień dobry, moi kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym naszym porannym czytaniu energii dnia codziennego. Mamy weekend, czas i odpoczynku, ale też i troszeczkę działania. A pięknie, z całego serca dziękuję Wam za wszelkie wyrazy przychylności dla mnie, za wszelkie komentarze, sugestie, za wszelkie lajkowania i subskrybowanie mojego kanału. Cichutko proszę o jeszcze, po to, abym mógł jeszcze bardziej, jeszcze pełniej docierać do większej ilości, abym mógł lepiej może pomagać. Bardzo, bardzo z całego serca Wam dziękuję. Kochani, karty jak zawsze potasowane i rozłożone z najwyższą atencją i intencją, więc aby nie przedłużać, zapraszam do wysłuchania energii dnia codziennego. Zaczniemy od kart Tarota. Może dzisiaj tak z brzegu po prostu. As monet. No, mamy siłę. Kochani, as monet mówi o dostatku, o spełnieniu marzeń, o dostatku materialnym, o tworzeniu, o najlepszym czasie, aby wszystko to, na co pracowaliśmy, to, czemu się poświęcaliśmy, mogło zaistnieć w stanie tu i teraz, w takim realnym naszym świecie. To najlepszy czas, najlepszy moment do ubogacania swojej przestrzeni. Wiem, że pieniądze szczęścia nie dają, niemniej jednak w naszej przestrzeni no, są potrzebne do spokojnej egzystencji, do takiego normalnego funkcjonowania, do opłacania rachunków, kupienia sobie żywności, ubrań, do takiej spokojnej egzystencji. Ale to też czas mówiący o tym, że to jest dobry moment na ubogacanie własnego wnętrza, do tworzenia, do dbania o nasze relacje z partnerami, do tworzenia dobrej, bezpiecznej przestrzeni, do wzrostu również takiego energetycznego, świadomego, do tworzenia wszystkiego tego, co może być nam pomocne do ubogacania się w każdej kwestii i dziedzinie naszego życia. Zobaczmy jeszcze energię minerałów. Może dzisiaj tutaj. Chryzokola. Odpowiedzialność. Kochani, jest to jeden z moich ulubionych minerałów. Pięknie wygląda, ma piękną kolorystykę, bo mieni się między szmaragdową zielenią a miodowymi brązami. Pięknie współpracuje i wspomaga nasze jelita. Wspomaga perystaltykę jelit. Udrożnia, pomaga lepszej pracy woreczka żółciowego, wspomagając produkcję żółci, przez co i wspomaga nasze trawienie. Ale pomaga również oczyszczać wątrobę z toksyn, ze złogów. Bardzo korzystnie wpływa na naszą skórę. Jeżeli mamy jakieś wysypki, mamy uczulenia, mamy trudniej gojące się skaleczenia czy ranki, jak najbardziej przemywanie tych miejsc wodą, w której odpoczywa chryzokola, będzie jak najbardziej korzystne. Wspomaga również układ krwionośny, krążeniowy, wspomaga pracę serca. Poprawia również gospodarkę hormonalną. Tutaj mówię o tarczycy i mówię głównie o niedoczynności tarczycy. Ale przemywanie włosów, skóry głowy, właśnie wodą, w której odpoczywa chryzokola, jest również bardzo pomocna, ponieważ energia chryzokoli wspomaga i dobre działanie mieszków włosowych, i mówię o takiej dobrej pracy, no, jak to ująć? Moja babcia przemywała sobie wodą, w której odpoczywała chryzokola, włosy, bo mówiła, że dodaje ona urody, no a tak po cichutku dodawała, że włosy wtedy nie siwieją. O, i tak to zostawmy. Woda, w której odpoczywała chryzokola, pomaga w dobrym utrzymaniu stanu włosa, no i pomaga, aby nie siwiały. Łagodzi wszelkie stany zapalne skóry. No i tak jak powiedziałem wcześniej, łagodzi ślady po różnych bliznach, jakichś skaleczeniach. Dedykowana jest głównie osobom spod znaku panny i byka.
pięknie współpracuje z czakrą gardła. Jeśli chodzi o oczyszczanie, to czyścimy pod bieżącą letnią wodą, energetyzujemy, kładąc w towarzystwie hematytów lub wystawiając na promienie księżyca, głównie w czasie pełni. Tyle energia minerałów. Zobaczmy jeszcze energię kart opiekuńczych. Świadomość, priorytety i cierpliwość. Świadomość. Trudna podpowiedź, ale bardzo istotna. Starajmy się żyć świadomie. Świadomie wybierać wyborów, dokonywać wyborów. Świadomie podążać naszymi ścieżkami, mając na celu najwyższe dobro dla nas, ale też i nie krzywdząc po drodze nikogo. Umacniaj świadomość chwili obecnej. Sens życia, który poszukujesz, tkwi w teraźniejszości. To jest tak, jakbyśmy kreowali swoją przyszłość, ale doceniali również teraźniejszość. Cieszmy się chwilą świadomie. Priorytety. Istotna podpowiedź. Aby budować swoją przyszłość, aby wzrastać emocjonalnie, energetycznie, duchowo, starajmy się mieć priorytety. One wytyczają nasze kierunki działania i pomagają w lepszym kreowaniu tej przestrzeni. Uświadom sobie, co jest dla Ciebie najważniejsze. Kiedy wiesz, co jest istotne, mówienie nie staje się łatwiejsze. Tak, powiedzieć nie czasami jest troszkę trudno. Niemniej jednak powinniśmy umieć mówić nie, bo to my jesteśmy kreatorami własnej przestrzeni. To nasze priorytety wytyczają nam nasze kierunki. I czasami, jak ci artyści, wcale nie musimy iść z tłumem, bo być może nasz kierunek może okazać się wytycznym kogoś innego i nagle się okazuje, że nasze priorytety mogą być komuś również pomocne. I ostatnia podpowiedź, cierpliwość. Tak. Trudna cecha królów, cecha mistrzów. Czasami świat wiruje. Prędkość, decyzyjność, swoisty chaos, informacje, natłok tych informacji buduje naszą czasoprzestrzeń. Wszystko pięknie, szybko, mknie jak strzała. Ale czasami ważniejsze jest przeczekać cierpliwie na to, co ma zaistnieć, na to, co ma się zakończyć, aby móc spojrzeć na to z innej strony, aby lepiej, może pełniej zareagować. Bądź cierpliwy. Bądź gotów poświęcać rzeczy dobre dla wielkich. Tak, bo czasami myślimy, że to, co wykonujemy, to, co tworzymy w tym momencie, jest najlepsze. Ale jeżeli się przez chwilę zastanowimy, to być może nasze spojrzenie cierpliwe, wyczekane, ukierunkuje nas do stworzenia czegoś jeszcze lepszego. Ja wiem, że się mówi, iż doskonałe jest wrogiem dobrego. Niemniej jednak czasami cierpliwość, pewna doza opanowania, wytycza nam naprawdę zdecydowanie lepsze kierunki. I na koniec zobaczmy jeszcze energię run. Dzisiaj jest to runa kosa. Kochani, runą kosa opiekuje się Pluton. To mocna planeta. To planeta również zmian. Dosyć nagłych, dosyć drastycznych. To energia odcinania. Runa kosa jest nam bardzo pomocna, bardzo opiekuńcza we wszelkich działaniach magicznych. Właśnie odcinające złe energie, złe uroki, złe oko, więzi energetyczne, nici energetyczne. Pomaga nam wzrastać poprzez eliminowanie, odcinanie tego, co nam jest niepotrzebne, szkodliwe czasami wręcz. Runa kosa mówi o sytuacjach dosyć nagłych, czasami niespodziewanych i jeżeli przełamiemy pewien, jakby to ująć, lęk przed tą runą, to docenimy jej pozytywne
właściwości i wartości. Ja wiem, że czasami trudno jest nam coś odciąć, trudno jest nam się pogodzić z pewnymi rzeczami, trudno jest nam zostawić coś, ale czasami jest to najlepsze możliwe rozwiązanie, aby w ogóle ruszyć dalej. Kochani, tyle na dziś. Życzę Wam, aby ten dzień był bogaty, a kreatywny. Twórzcie swoją przestrzeń, aby była jak najbardziej bezpieczna, wartościowa, bogata duchowo, wewnętrznie, ale też i materialnie, która daje Wam stabilizację, poczucie bezpieczeństwa. Świadomość egzystencji jest istotna, ale wszystko z umiarem. Pamiętajcie tworzyć swoje priorytety. One wytyczają, pomagają określić kierunki. Ale w tym wszystkim nie zapominajcie o cierpliwości. Jest to nasze jedno z największych, najlepszych oręży. Czasami cierpliwie trzeba zaczekać, aż wszystko, albo przynajmniej część się zadzieje. Korzystajcie z energii minerałów. Dzisiaj jest to chrysokolla, odpowiedzialność, ale też i dobra energia, która kierunkuje nas do lepszego funkcjonowania, pomaga nam lepiej wyrażać nasze oczekiwania, nasze chęci, nasze myśli, ponieważ, tak jak powiedziałem, pięknie energetyzuje i wspomaga czakrę gardła. I nie bójmy się, ale wykorzystujmy energię runy kosa do lepszego, pełniejszego oczyszczania, odcinania negatywów i do tego, abyśmy mogli ruszyć z pełną energią, nadzieją i twórczym działaniem do przodu. Pięknie Wam dziękuję za wysłuchanie energii dnia i zapraszam Was po weekendzie, życząc, aby ten weekend był dobry, udany. Wypocznijcie, spróbujcie oddać się miłym rozmowom z rodziną, z bliskimi, skorzystajcie z pogody, aby w pełni sił, z uśmiechem na ustach i radością w serduchach ruszyć na podbój następnego tygodnia. Pięknie dziękuję za Waszą obecność i do usłyszenia.